Profesor Norman Davies, historyk i pisarz brytyjski, jest autorem wielu książek o tematyce historycznej, w których wbrew panującym tendencjom nie dzieli świata na cywilizowane państwa Zachodu i małe, zapomniane kraje na wschodzie Europy. Po studiach w Oksfordzie i doktoracie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Norman Davies napisał kilka książek o Polsce, dzięki którym świat lepiej poznał naszą historię. Dzieło pod tytułem Europa przyniosło mu światowy rozgłos. Opisał w nim wszystkie kraje naszego kontynentu w ciągu ich całego istnienia. 50 lat temu Norman Davies z kolegami przejechał jeepem przez całą Europę. Od Oksfordu do Stambułu. Teraz jedzie tą samą trasą z synem Christianem, studentem historii, oraz Hanią, studentką z Londynu, i Pawłem, studentem łódzkiej szkoły filmowej. Austria zawsze potrafiła pokazać się z dobrej strony jako kraina wesołej wdówki, ojczyzna Schuberta i Mozarta. Aż po dziś dzień żyje na kredyt zaciągnięty przed ponad 100 laty. Dzień dobry. Ale jak poszła w Londynie, to... Dobrze. Dobrze? Myślę, zadowolona z tego? Tak. So, what were you up to when I wasn't here? We've covered a lot of ground in Europe. Seen some interesting things and some not so interesting things. For me, probably the most interesting was we went to the grave of my father's uncle, who was killed in the First World War, and who was also called Norman Davies. And is who my father was named after. And he died when he was just 19. This is my first time traveling around Europe, visiting so many places in such a short amount of time. I just don't believe it has it's sunk in yet. But all the sights I've seen, this beautiful cathedral in Köln. But we've also been in Belgium, it's the European Commission in Brussels. It was really interesting. We met the Polish EU commissioner for the regions. When we came here 50 years ago, the one thing I wanted to see was the wheel from the film The Third Man, and it was filmed in Vienna. Wiedeń jest miastem monumentalnym na początku XX wieku. Jeszcze było stolicą wielkiego imperium. Teraz imperium zniknęło. Ale stolica została, więc są te monumentalne pałacy, ogromne opera, teatry, wszystko takie publiczne budynki są super ogromne. I to nie pasuje do małej dzisiejszej republiki, ale tak jest. Druga sprawa jest, Wiedeń jest położony bardzo na wschodzie. Wojska otomańskie w XVI wieku i potem w XVII wieku sięgały aż do Wiednia. I były dwie wielkie odsieci Wiedeń. Raz na początku XVI wieku, drugi, kiedy król Jan Sobieski z Polski przyjechał z wojskiem i wypędzili Turków przez Dolinę Dunaju. Te potęgi wschodnie miały łatwy dostęp do serca Europy. To samo w II wojnie światowej Imperium Sowieckie sięgało aż tu. Armia Czerwona przyjechała w 1945 roku. Wiedeń był podzielony na sektor wschodni i zachodni. I dopiero w 1955 roku Sowieci odeszli. Po wojnie Austriakom udało się przekonać świat, że ich kraj był pierwszą ofiarą Hitlera. Pomogło to aliantom zakończyć okupację Austrii w 1955 roku i traktować ją odtąd jako niezależne i neutralne państwo. Hmm.
No, jesteśmy w sercu Wiednia. Za nami pomnik w Armii Czerwonej. Armia Czerwona tu przyszła w 1945 roku i okupacja sowiecka potrwała 10 lat. I mało kto myślał, że oni szybko odejdą, tak jak siedzieli w DDR-ze przez 45 lat. Ale zgodzili się w 1955 roku zostawić Austrię, ale ich warunek był taki, że miasto Wiedeń miało utrzymać ten pomnik bohaterom Armii Czerwonej na wieczność. What do you think would be the implications if they did take it down? Rosjanie są bardzo czuli na swoje pomniki wojenne. W Estonii rząd estoński przesunął pomnik sowiecki od takiego placu w środku Tallina do cmentarza. W ogóle mnie nie zniszczyli, ale od razu były ogromne nieprzyjemności, więc przypuszczam, że jeśli Austria by zrobiła coś podobnego, że Rosja by reagowała dosyć ostro. Ale trzeba dodać też, że Armia Czerwona, zwycięska, nie walczyła za demokrację, sprawiedliwość, wolność. Walczyli dla siebie, dla tego tyrania Stalina. Czyli nie wolność wygrała wojnę, tylko totalitaryzm. Popatrz, daty wojny. No tak, ale czy to jest daty wojny? To znaczy oni nic nie robili przedtem. To jest kłamstwo nad kłamstwem. Nie? To, ale Amerykanie mówią to samo i efekt jest fatalny. So Berlin was captured exclusively by the Red Army. Right. Eisenhower decided he didn't have enough soldiers. In Popular Memorial, the Soviets. No, the Soviets. Yeah. Interesting. Where are you from? From the U.S. Yeah. While they had possession of the of Berlin. Yeah. Thanks very much. Okay. Where are you from in the States? Oh, great. Oxford. Tak, on zapytał, co to jest za pomnik. Ja powiedziałem, to był do armii sowieckiej. I on mówi, aha, to znaczy Niemcy to zbudowali. Mówi, nie Niemcy. Przecież Armia Czerwona zdobyła Berlin. I to był pomnik. Nic. No to niestety jest stan wiedzy na tym świecie. On robi swój jogging, ale nie wie, gdzie jest. Przez prawie pół wieku Sowieci dominowali na większą połowę Europy. Ludzie na Zachodzie, którzy walczyli wyłącznie z jednym, czyli z III Rzeszą, emocjonalnie tego nie czują, co to było te podwójne nieszczęście Europy. Interesting that
in a lot of cities, or in, say, in Hollywood, all the stars would be devoted to film stars, but here we've got the Hall of Fame of composers instead. Jesteśmy na dziedzińcu Hofburga, czyli rezydencji Habsburgów w sercu Wiednia. W XIX wieku Habsburgowie mieli swoje koronne kraje, czyli Węgier, Chorwacja, Dalmacja, północne Włochy, Siedmiogród, Bukowina, Galicja, Lodomeria, Czechy. To wszystko było Imperium Austriackie, później Imperium Austro-Węgierskie. Wielka potęga wschodnia. Willis Jeep był nie tylko gwiazdą motoryzacji, ale również par excellence symbolem wyzwolenia. Wszystkie filmy o froncie zachodnim pokazują, jak żołnierze brytyjscy i amerykańscy suną w jeepach przez wyzwolone miasta, machając do tłumów w powodzi kwiatów. And being deluged with flowers. You know how to drive it? I've not driven one for 40 years. We boys had these pictures in our My chłopcy mieliśmy takie sceny przed oczami. Jechaliśmy naszym jeepem, mając poczucie, a może raczej złudzenie, że też będziemy witani i fetowani. Nikt w owym czasie nie kwestionował mitu całkowitego wyzwolenia Europy. I nikt na Zachodzie nie wiedział, że w wyzwolonej na modłę sowiecką Europie Wschodniej dostarczane przez Amerykanów jeepy były ulubionymi pojazdami NKWD-stów Stalina. Actually, it was meant to work for approximately 6 months. That's right. That was the average time they estimated it to be used in combat, in battle. So actually, every 6 months they had to replace a jeep that was meant for it. But this one is also, well, most of them, they are built between 1940 and 1945, something like that. And actually, still no, it's a little bit longer than 6 months, but they estimated it to work. Just only slightly. Okay. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. Wiedersehen. Bye. Bye. Thank you. Bye. A ja aż włosy rozpuściłam z emocji normalnie. Dobra. Na razie to bawcie dobrze. Idę do weganów. Zaskakującego wsparcia w naszej podróży przez żelazną kurtynę udzielili nam nasi rodzice. Teraz wiemy, jak lekkomyślna była ta przygoda. Dopiero później dowiedziałem się, że moja mama pomału nie umarła z niepokoju. Pamiętam, że byliśmy wychowywani bardziej surowo niż nasze dzieci. Mimo to rodzice byli nadzwyczaj tolerancyjni. Nie zdradzali się ze swoimi obawami i za to ich podziwiam. Być może, skoro ich poglądy na wychowanie dzieci były tak jasno określone, czuli, że muszą pozwolić nam na tę podróż, żeby zobaczyć, czy ptaszek już umie fruwać. Dziś role się odwróciły. Sam jestem ojcem i muszę pozwolić młodym odkrywać świat po swojemu. Rozumiem, że Christian nie chce być ciągle prowadzony za rączkę przez ojca i wkrótce wyrwie się spod kontroli. I tu kiedyś była droga graniczna, ale to... I to się kończy. Guten Tag. Aha. Für Kinder. Bravo. No, I'm a terrible amateur.
Real player, yes, he's much better than me. No. Okay, we won't keep you. All right. Wiedersehen. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. No, już jesteśmy na końcu tej dawnej drogi granicznej. Austria tu, Węgier tam. Ale od 1945 roku do 1990 roku tam była linia żelaznej kurtyny. Churchill to używał, powiedział, od Szczecina na Baltiku do Triesty nad Adriatykiem spadła żelazna kurtyna. 50 lat temu, kiedy myśmy tu byli, tam były czołgi, to było uzbrojone linie, fortyfikacje i tak dalej. Czekał na nas taki wysoki oficer sowiecki i dla niego to wszystko było bardzo zabawne. On zobaczył czterech chłopców, nie z takim jeepem. Mieliśmy paszporty brytyjskie. Wtedy mieliśmy różne dokumenty dla samochodu. On to wszystko zdzierał w kawałki, rzucił do kosza z wielkim uśmiechem, wesoły. Czyli wy jesteście w naszej strefie i wasze burżuazyjne papiery tu nie mają znaczenia. I od momentu, że przekroczyliśmy, tam była taka wielka brama, którą można było zamknąć, ale po drugiej stronie tej bramy co kilometr stał żołnierz sowiecki z takim telefonem polowym, zatrzymał nas i zadzwonił, że jedzie taki samochód i następny żołnierz już czekał. Więc byliśmy kompletnie pod kontrolą od momentu przekroczenia tej granicy. Like some World War II. Oh, yes. Yeah, first aid things. That's right, they're American... Samochody z Czerwonego Krzyża wojskowe. Oh, here, there's the flag. To jeszcze... Troszkę dalej. Troszkę dalej. Looks like a military base here. Czy możemy się zatrzymać, żeby... Yeah, how old are you? I'm 19. 19. I was 19 when we came here. And you have just finished school? Yes. Did you volunteer? Are you a willing soldier or do you have to do it? I have to do it. You have to do it, right. Pamiętam, że była kontrola austriacka i wtedy było tak zwany no man's land, czyli strefa niczyja. I potem te betonowe, przeciwczołgowe zapory. Tu się skończył normalny świat i tam był inny, zamknięty, nie wiadomo co. Polen, Frankreich, England. Here's my zone. Yes. Amerykana, Englander, Polen. Meine Frau fahren aus Sie Polen. Mit Auto? Auto, ja. In 50 Jahren hier yeah. war, ja. No. And Nikolsdorf, Norman Davis. Auf Wiedersehen, danke schön. Staruszek stracił dwie żony, więc jest sam i zobaczył młodą panią i to. My zostawimy Hanią na dwa tygodnie, ten pan zaprosił. Smutnym efektem żelaznej kurtyny było to, że pogłębiła wzajemną ignorancję w obu częściach Europy. Ludzie Zachodu sądzili, że wszystkie kraje na wschodzie są małe, prymitywne i bezbarwne. Natomiast ludzie Wschodu wierzyli w fikcję, że Zachód był jednolicie bogaty, zadbany i szczęśliwy. It's not too dark.
I don't get it. That looks like a rabbit to me. Not a rabbit. A rabbit. Frog! Yeah, you go. Thank you so much for that. W naszym przypadku ignorancja na temat narodów za żelazną kurtyną była bezgraniczna. Nie nauczono nas prawie niczego. W szkole nie było lekcji żadnego wschodnioeuropejskiego języka. Nie dostaliśmy żadnych informacji ani o prawosławiu, ani o islamie. Nie mieliśmy pojęcia o marksizmie i komunizmie. Można powiedzieć, że byliśmy całkowicie nieobciążeni wiedzą. Butor bolt dobos lak berendez ester meliorarum sekreni sorokapitos. Czy ty potrafisz coś przeczytać? No na pewno garniturek. Aha, ale garniturak chyba jest. Faktycznie, garniturak, no tak. Pan planował tę podróż na wschód. Może słyszał pan coś o Polsce? Nic o Polsce nie wiedziałem, żadne zainteresowanie. Po studiach pojechałem przypadkowo do Polski i wróciłem z decyzją, że ja zdobędę ten język polski. I jeszcze mam zeszyt, który jest napisany, ja będę mówić po polsku. Moja Mekka kiedyś. No to aula Instytutu Historii. Tu jest ksiądz Tischner z Brightonu. Przyjechałem do Krakowa. Najpierw na roczne stypendium, ale zostałem 3 lata i skończyłem doktorat. I tu chodziłem, słuchałem różne wykłady. Na początku ledwo mówiłem po polsku, bardzo mało zrozumiałem, ale krok po kroku do momentu, kiedy sam przedstawiłem te swoje wykłady właśnie z tego miejsca. I jestem doktorem tego, podwójnym doktorem tego uniwersytetu, prawdziwym i honorowym. Panie profesorze, z jaką historią wiąże się to miejsce? Już nie pamiętam. Turcy dobili Konstantynopol w 1453 roku. I od Istanbulu stopniowo awansowali. Byli tu nad Dunajem na początku XVI wieku. Zbudowali ten zamek, tą cytadelę i prawie 50 lat siedzieli tu. Po prawej stronie było Królestwo Węgier i po lewej stronie było Imperium Otomańskie. Wtedy przekroczyli rzekę, opanowali cały Fesz i poszli aż do Wiednia. Tu dokładnie 50 lat temu przyjechaliśmy jeepem, byliśmy tam na górze, robiliśmy zdjęcie. Dzień był bardzo gorący jak dzisiaj, myśmy byli w koszulach i oni w takich płaszczach skórzanych, czworo. I przyszli do nas, a chłopcy skąd wy jesteście? No to z Manchesteru. Jeden mówi, a Manchester, ja kiedyś tam bywałem, to przepiękne miasto. Musimy iść i wypić coś na zdrowie Manchesteru.
I tyle pamiętam, że prowadzili nas do knajpy, który był pusty. Cygan grał na skrzypce. Taka piękna melodia. Postawili szampan i ja tylko wypiłem połowy tego szampanu i już wtedy więcej. Przez całą dobę byłem nieprzytomny. Oni zrobili dokładną rewizję tego, naszych papierów, torby i zbudziliśmy drugiego dnia poza Budapesztem. Potem, jak myśmy wyjechali z Węgier, byliśmy trochę bardziej ostrożni, bo w Jugosławii też czekali podobni faceci. Ale już wiedzieliście, żeby nie pić szampana. Właśnie. Kiedy przyjechałem pierwszy raz do Krakowa, miałem dokładnie tyle lat, co ty teraz. Kiedy wróciłem, byłem parę lat starszy i spędziłem pierwszą noc w akademiku Żaczek się nazywa. I młody facet przyszedł do mnie po pewnej chwili i powiedział, że udzielili mi to miejsce w tym pokoju pod warunkiem, że ja piszę donos o tobie. Wtedy powiem, no dobrze, to napiszemy to razem. I poszliśmy razem do stołówki, siedzieliśmy z herbatą i wymyśleliśmy różne ciekawe rzeczy o Normanie Davis, że on jest fanatykiem piłki nożnej, że wszystko tylko nieważne. I tak był pierwsze moje spotkanie z tym systemem. Milicja dostała swój donos i wszystko było jakby bezsensowny absurd, ale jakoś się żyło. Z punktu widzenia Zachodu, państwa Europy Wschodniej były postrzegane przez pryzmat ich przynależności do bloku sowieckiego. Uważano, że żaden z krajów komunistycznych nie miał indywidualnego charakteru, a ich kultura i historia nie była warta studiowania. Wszystkie wydawały się szare, nijakie i nieciekawe. Nawet nam, niedouczonym chłopcom, wkrótce wydało się oczywiste, że każdy kraj bardzo różnił się od sąsiedniego. Węgry były mało podobne do Serbii. Jugosławia Tity zerwała z blokiem sowieckim, a Bułgaria była podobno skłócona nie tylko z Rumunią, ale także z Grecją i Turcją. Nie spodziewaliśmy się aż takich kontrastów. Tu mamy pomnik Imrego Nagya, który był trochę podobny do Dubčeka w Czechosłowacji, czyli socjalizm z ludzką twarzą. I po śmierci Stalina on miał wrażenie, że będzie ten margines luzu. Nie dla zmiany reżimu, tylko dla partii komunistycznej. I on miał wrażenie, że już załatwił z Chruszczowem jakiś nowy politykę i nagle Moskwa zmieniła zdania, Armia Czerwona wróciła i było krwawe powstanie. Masy ludzi zginęło, 500 000 najmniej uciekało z Węgier na zachód. Od tego czasu ta prawdziwa oblicze systemu sowieckiego było dużo lepiej znane na Zachodzie. Ale to odbyło się równocześnie z październikiem w Polsce, kiedy Gomułka podobnie próbował zdobyć margines luzu dla PZPR-u. I w pewnym sensie Polacy zyskali od nieszczęścia Węgrów. Dlatego, że Rosjanie nie bardzo mogli dać rady równocześnie z Węgrami i z Polakami. I Chruszczow wybrał Węgier i stłumił powstanie na Węgrzech. Ale w Polsce było dużo lepiej od 1956 roku i tu na Węgrzech było dużo gorzej. I wy
are here 650 days. The communist people is inside the parliament. Yeah. He's selling everything. We don't have land. We don't have nothing. And what's your flag? It's, you know, that was before the Hungarian territory. All right. Yeah. You see? Ah, oh, that's Transylvania. Transylvania, you know. Yeah. Oh, the old Hungary. They caught it, you know, for the Czechoslovakia, for Romania, for Slovakia, Romania. Yeah, yeah. This is demonstrating against the communists. Why are they praising? Well, this is communist before these guys, but when they have a revolution, 1956, people behind the people. Vérez kutyája és ő ellene fognak. Igen, 17 óra és 19 óra. 1920. Aha, Trianon. Yeah. Okay, I take this. To jest niesamowite, że protestują przeciw traktatowi 1920. Oni chcą, żeby Węgry były takie jak za czasów lat 20. Tak. Wyjeżdżamy z Budapesztu. Przejechaliśmy już połowę drogi. Do tej pory zwiedzaliśmy kraje, które znałem dość dobrze. Ciągnie mnie dalej na wschód, do tych mniej znanych rejonów. Teraz będzie naprawdę ciekawie. To jest Dunaj. To jest Dunaj. To jest Dunaj, a zaraz zobaczycie Państwo piękne ujście Sawy do Dunaju. Tak. Jesteśmy w najstarszej części Kalemegdanu, gdzie i Rzymianie, i Celtowie byli, bo w wykopaliskach można odnaleźć... Tak, celtyckie. Jest tutaj Celtowie w ogóle założyli, nazywało się to Sindidu. Czy zawsze jest tak gorąco tu w Belgradzie? Przeważnie, ale tak. Czerwiec. No czerwiec. Lato jest, zaczyna się tutaj już w końcu, można powiedzieć, w połowie maja. 35-40 stopni. Nawet dzisiaj jest wyjątkowo, bym powiedziała, chłodno. Jasne, nie, zastaniemy trzeba te filmy. Film dokumentalny w filmie. Dokumentalny film człowiek prawi. Jest problem przez to, dlatego że tu nagrywane rozmaite różne telewizje potem to wykorzystywały dla propagandy pokazując Serbię z negatywnej strony. My dosłownie jesteśmy tutaj 10 minut, 10 minut, a nie dłużej. Zrobiłam z pana noblistę. Mało. No, ale tutaej jest symbol, to jest symbol. No. Wiem, więc ja zrobię medycyny, więc dlatego się zaśmiałam. I pokój. I ekonomii. I ekonomii. Belgrad znaczy Biały Gród, czyli kamienny gród. I jest bardzo, bardzo stary. Kamienne mury są serbskie, średniowieczne. Ale przedtem były Celtowie, Rzymianie. Słowianie przyszli chyba w VI-VII wieku. Wtedy powstała wielka, mocna Serbia, średniowieczna, która spadła pod panowanie Otomanów. W XVIII wieku przyszli Austriacy z północy i Serbia wyzwoliła się z tych rządów dopiero w XIX wieku. XX wiek bardzo ciężki, pierwsza wojna światowa, druga wojna jeszcze gorsza, Niemcy. I po wojnie Serbia była główną częścią Jugosławii. I jak ja tu przyjechałem,
w 1958 roku była Jugosławia i Jugosławia była bardzo dobrze widziana. Patrzyliśmy na to wszystko nie tak bardzo krytycznie. Jugosławia była państwem federalnym i Tito trzymał to wszystko do kupy. Federalna Republika Jugosławii rozpadła się w ciągu 15 lat. Serbia była największą republiką w federacji i rząd Jugosławii w 1991 roku był w rękach Serbów i Miloševića, który był komunistą tej barwy, który dobrze znamy, równocześnie nacjonalistem, tak jak Stalin. I Milošević zrobił wszystko, żeby ta federacja trzymała się. A kiedy wojska Jugosławii zaczęli czystki etniczne Kosowo, nareszcie NATO odpowiadał z tym bombardowanym w Belgradzie. Po roku mniej więcej Milošević musiał się podać, Jugosławia przestała istnieć i Serbia od tego czasu jest sama. Ale moim zdaniem jest jasne, jedna republika była większa, mocniejsza i inicjatywa tej agresji zaczęła tu. No, ale Serbowie też oczywiście swoje przeżyli podczas tej wojny. No, naturalnie. Kiedy Serbowie napadli na wschodnią Chorwację i prowadzili te czystki etniczne Chorwatów, Chorwaci odpowiadali podobnie, atakując wioski, miasteczka, gdzie Serbowie mieli dużo ludzi. Ta wojna była wojna domową w Jugosławii. Wśród ludzi, którzy bardzo dobrze żyli ze sobą. Ale w pewnym momencie jedna grupa goruje i prowadzi, ma inicjatywę polityczną. No, mamy resztki z bombardowania 1999 przez NATO. Słyszałem od Zbigniewa Brzezińskiego, że te gruzy były programowany na podstawie obrazu budynku czy celu i rakieta celuje do pewnego okna i idzie dokładnie do środka. I tu wygląda, że udało się. As victims of fascism in Yugoslavia, more people were killed by other Yugoslavs than by the Germans. There's a woman there, Danić Stojanka, shot by the Chetniks, and the Chetniks were the non-communist partisans, and the Chetniks and the communist partisans of Tito started fighting each other. But the Tito, who was the eventual victor, of course, portrayed the Czechs as being collaborators with the Germans, which is very unfair. Pan jest stąd? Tak. Ja z Polski. Polska. Polska? Polska. Ja ovdje z Jugoslavia. Jugoslavia. Da. Serbia. Da. Proszę bardzo. Wypiję mąko troszeczkę. A skąd pan zna Polskę? Kiedyś pracowałem w Szamotułę. To są bardzo... To są ludzie, to jest. Ta polityka. Gazeta, polityka, język serbski, ale w cyrylicy. A dlaczego jedna gazeta jest w takiej alfabecie i druga? Redakcja. Redakcja wybiera, tak? A pan? Jak woli? Wszystko będę... Tak samo. A i w szkole? Jeden i drugi. O, Cyrylice, czyli ten alfabet, został wymyślony przez świętego Cyryla
IX wieku święty Cyryl był misjonarzem z Bizancjum, który chciał prowadzić religię prawosławną dla Słowian. Więc ten alfabet był wprowadzony do wszystkich krajów, które przyjęli prawosławie od Bizancjum. Słowianie to największa etniczna i językowa grupa w Europie Wschodniej. Jednak nie wszyscy wywodzą się z tej samej tradycji i kultury. W czasach Imperium Carskiego, a później Związku Sowieckiego, ruch panslawistyczny propagował fałszywą ideę, że wszyscy Słowianie są braćmi, a Rosja jest ich wielkim bratem. W rzeczywistości Czesi i Polacy są związani głównie z Zachodem. Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy i Bułgarzy rozwinęli się w środowisku bałkańskim, a Białorusini i Ukraińcy znaczną część swojej historii przeżyli poza państwem rosyjskim. Jeśli dobrze pamiętam, to jest nasz jeep przed katedrą w Sofii, dokładnie 50 lat temu. Nie wiem, chyba gdzieś tu z boku. Nie poznaję te... To jest katedra prawosławna. Prawosławie w swoich różnych wydaniach jest inne od katolicyzmu. Kościół katolicki jest centralizowany, jest papież, Watykan. Natomiast w krajach prawosławnych każdy kraj ma swój kościół autonomiczny i nie ma tej centralizacji. I'm hungry. I'm so hungry. I should have had a moussaka. Drugi etap naszej podróży wiódł przez takie kraje jak Węgry, Serbia i Bułgaria, które dla Brytyjczyków były zawsze egzotyczne. Jeszcze w Wiedniu byliśmy na swojskim gruncie, ale dalej, w tak zwanej mrocznej głębi Europy, czuliśmy się trochę jak wiktoriańscy odkrywcy w sercu czarnej Afryki. Opening up the dark heart of Africa. We had covered three quarters of our journey. Przebyliśmy dwie trzecie naszej drogi. Z coraz większą ochotą zmierzamy do celu podróży. W trzeciej części filmu dotrzemy nad Wielkie Morze Śródziemne, obszar cywilizacji antycznej, i wrócimy do wolnego świata. Oczywiście przesadzam, ale subiektywne wrażenie było takie, że wyłaniamy się na światło dnia po przejeździe długim tunelem.